Cześć! Opowiem Ci dzisiaj o czterech faktach dotyczących Majorki. Pierwszy fakt to oczywiście urok osobisty tej wyspy. Drugi fakt, niesamowite zatłoczenie na wyspie. Trzeci fakt, no cóż, powiem, kto wśród turystów rządzi na Majorce. I czwarty fakt, opowiem o przepysznym majorkańskim jedzeniu. Zapraszam! Jeśli chodzi o urok osobisty Majorki, na pewno słyszałeś bądź słyszałaś już bardzo dużo i mi pozostaje tylko potwierdzić te wcześniej usłyszane informacje. Na Majorce jest absolutnie wszystko, co jest potrzebne do bajkowego urlopu. Zacznijmy od tego, że na Majorce jest fantastyczna roślinność, tak jak ta opuncja, którą widzisz za moimi plecami. Jest tutaj bardzo długa linia brzegowa, są piaszczyste plaże, są też i góry, więc miłośnicy plażingu, wycieczek górskich, rowerowych znajdą coś dla siebie na pewno. Niewątpliwym atutem Majorki jest doskonała infrastruktura dla turystów i mimo zatłoczenia, o którym będę za chwilkę mówić, można znaleźć miejsca, gdzie tych turystów nie ma aż tak wielu i naprawdę można dobrze wypocząć. Zobacz teraz kilka filmów na poparcie tego, co właśnie powiedziałam. Teraz kolej na omówienie zatłoczenia. Majorka to jedna z kilku wysp Balearów, a według Hiszpańskiego Urzędu Statystycznego Baleary zamieszkuje 1,2 miliona mieszkańców. Baleary w zeszłym roku odwiedziło 18 milionów turystów, z czego 4,6 turystów z Niemiec i 3,4 turystów z Wielkiej Brytanii. Czyli w sumie Niemcy i Brytyjczycy stanowią 44% wszystkich turystów przyjeżdżających na Majorkę. I właśnie turystyka odgrywa na Majorce bardzo duże znaczenie dla gospodarki. Generuje około 45% rocznego PKB. I dlatego mieszkańcy Majorki utrzymują się głównie z turystyki, a drugim źródłem utrzymania jest rolnictwo. Uprawiany jest głównie migdałowiec. Ponieważ turystów w porównaniu do rdzennych mieszkańców Majorki jest tak bardzo dużo, to w sezonie turystycznym jest naprawdę bardzo duże stłoczenie na ulicach, na plaży, w restauracjach, w pubach, na polach golfowych, wszędzie gdzie tylko się da są turyści. Zobacz teraz kilka różnych filmów na poparcie tego co mówiłam. No i teraz czas na powiedzenie, kto króluje wśród turystów na Majorce. Oczywiście, jak domyślasz się z poprzednich danych, które wcześniej podawałam, są to Niemcy. Oczywiście Niemcy. Niemcy są nie tylko liczną grupą wśród turystów na Majorce, ale również stanowią dość dużą grupę wśród obcokrajowców zamieszkujących Majorkę. Z danych Hiszpańskiego Urzędu Statystycznego wynika, że 21% mieszkańców Majorki to obcokrajowcy, z czego 3,5% to właśnie Niemcy. I właśnie z tych powodów na Majorce jest bardzo dużo, nazwijmy to, udogodnień dla Niemców. Obsługa hotelowa mówi po niemiecku, menu jest spisane też po niemiecku, jest lekarz przyjmujący po niemiecku, jest apoteka, gdzie można się dogadać po niemiecku, są drogowskazy po niemiecku. Wszystko dostępne jest tak, aby Niemcom nie sprawiało problemu poruszanie się po Majorce.
Zrobiłam małe przejęzyczenie językowe, powiedziałam apoteka, ale oczywiście chodziło mi o aptekę. Obejrzyj teraz kilka filmów jako dowody, że Niemcy królują na Majorce. I teraz czas na ostatni fakt, czyli niesamowite jedzenie na Majorce. Kuchnia na Majorce to nie tylko pyszne jedzenie, ale również integralna część kultury Balearów. Majorkańskie specjały są esencją Morza Śródziemnego i odbiciem wielowiekowych wpływów różnych kultur, które osiedlały się na wyspie. Kuchnia Majorki to bardzo bogata mieszanka smaków i aromatów. Oferuje dania rybne, mięsne i przepyszne desery. Tradycyjna kuchnia Majorki łączy w sobie wpływy kuchni hiszpańskiej, katalońskiej i włoskiej i charakteryzuje się użyciem lokalnych, świeżych składników. Kuchnia majorkańska to raj dla miłośników ryb i owoców morza, oliwy i oliwek oraz deserów. Potrawy kuchni majorkańskiej są zazwyczaj proste w przygotowaniu i opierają się na naturalnych smakach. Nie będę na tym filmie charakteryzować poszczególnych dań kuchni majorkańskiej. Zrobiło to wielu uznanych specjalistów. Ja natomiast powiem, że naprawdę miłośnicy ryb i owoców morza będą na Majorce w raju. Zobacz teraz kilka filmów na dowód tego, że jedzenie na Majorce jest przepyszne i że restauracje są dostępne na każdym rogu. Gracias. Różnych restauracji jest tutaj bardzo dużo, każdy znajdzie coś dla siebie. I wcale nie trzeba brać opcji all inclusive. Wystarczy wziąć pobyt ze śniadaniem, a wieczorami i popołudniami korzystać z różnych restauracji. A teraz będzie nietypowe zakończenie. Zostałam zaczepiona przez bawiących się ludzi i zobacz, co z tego wyszło. C'est przepyszne. En français, c'est très très bien. En anglais, it's very, very, very nice. En espagnol, me gusta la comida. Muchas gracias. Viens aquí, por favor. Venez ici. On vous accueillera avec grand plaisir. Bye. Bye bye. See you later. See you later. Lo típico italiano. No, terminado. En mayor. Un señor italiano, por favor. Gracias, gracias por el señor. I do tego widać, że ludzie są jeszcze przesympatyczni. Pimiento de padrón. Sí. Sí. La comida de Estoy comiendo pimiento de padrón. Típico italiano, español. Típico español. Sí. Sí. Es un pimiento pequeño que va frito y muy bueno.
Qué bon, señora. Muy bien. Mm. Gracias. I love you. Muchas gracias. De nada. De nada. ¿Cómo tú dices no, una...? Yo cobro, por eso. ¿Qué? ¿Cómo dices? Yo no. Digo, me voy a esposa. Solo Facebook. 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 For my YouTube channel. Está buscando novia, mujer. Bye bye. Bye bye. Bye. Thank bye. You very much. Thank bye. You. Bye. 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 Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Bye bye. Do it was in Russian. Oh, si. I don't speak Russian. It's not the same country. Bye. No proszę. No jest też oczywiście tak dużo takiego szuwaksu jak tutaj za moimi plecami, ale nie trzeba na to zwracać uwagi. Trzeba iść albo nad morze, albo do restauracji jeść. Dziękuję za oglądanie. Thank you guys.